Witam wszystkich szeregowych kaprali, pilotów, maszyn, a także wojskowych. Witam was Konsper, a tu nasza nowa seria z gry, już takiej nie nowej, bo w sumie stworzone 6 lat temu przez studio City Interactive, ale zrobiłem sobie let's play, ponieważ mój stary komputer umie ponieść tylko tą grę, niestety, ale niedługo będzie nowy komp, więcej możliwości, nowsze gry, a także wiele więcej. Myślę, że na razie jak jedziemy na tym starym kompie, to zacznę nagrywać serię typu zagrajmy w klasyki i wtedy sobie obejrzymy te najstarsze gry, żeby sobie przypomnieć, jak to fajnie było, jak jeszcze wszystko było kwadratowe. Jedziemy sobie nową grę, oczywiście z Konsper, najlepiej. Bardzo trudno by było mi tą nazwę wymyślić. Zagramy sobie na łatwym, nie? Nie, na normalu, żeby nie lamić, żeby wam się nie nudziło. Weźmiemy sobie, a może Wildcata. Zapisać grę po chuj, dobra, rozpoczniemy sobie. Jedziemy! Gierka, już dawno jej nie odpalałem, naprawdę to są stare czasy, jak ja ją odpalałem. Naprawdę to jest gra, można powiedzieć, że mojego dzieciństwa. Dużo się w nią nagrałem, ale pewnie będę lamił, bo już zapomina się o takich rzeczach. No i sobie jedziemy! Trzeba sobie przypomnieć... sterowanie! Dobra! Ryzykowny lot! Nie pamiętam, jak to się przestawiało. Dobra, teraz będę klikał wszystkie przyciski naraz. A, Q się zmienia, dobra. Rakiety czy bomby. Oj. OP. Oj, P to pauza, dobra. Okej. Chyba to był szybki zapis, albo nie wiem. Albo screeny zrobiłem właśnie. O, tak, to chciałem zamienić. To jest X, tak? C. Nie, C. Będziemy sobie grać tym widokiem. O, tym lepiej. Ponieważ tak będzie mi się lepiej operowało grę. O, jedziemy! Rakieta, kurde, i tak nigdy w życiu, jak grałem przez te wszystkie czasy, nie trafiłem rakietą. No. Pamiętajcie, zanim powstała World of Warplanes i... O, czekajcie. World of Warplanes i... Kurczę, jak się tam... No, w każdym razie ta druga gra MMO lotnicza, to właśnie najpierw było Combat Wings. Idziemy... Kiedyś to się grało. Jeszcze na pewno rozegram Bitwę o Anglię, też bardzo fajna gra. Będziemy sobie nagrywać i będziemy sobie jechać. Nie wiem, czy... To chyba jest nielimitowana amunicja. Jestem pewien. Ale naprawdę bardzo ta gra mi dużo fanu zajmowała. I nawet na normalu, widzicie, jest łatwa dosyć. Jeep. I beczka. Kurde, chciałem beczkę. Beczka! I ryzykowny lot. I dostaję trochę. Strzelam, strzelam. Jest to oczywiście gra typu symulator lotów. Oczywiście chyba gra akcji, nie jestem tak pewien, bo w sumie się nie znam, też za dużo. Jedna ska... Co? Została zniszczona? Aha. Gdzie? Ach, tam, dobra. Strzelam w Zika. Na razie z Japońcami się bijemy, później chyba... Nie, chyba tylko Japońcy tu są. Ale nie jestem pewien. Myślę, że z Niemcami też będziemy się trzaskać. Strzelamy! I tak sobie będziemy jechać, słuchajcie. Stare gierki, jakieś na razie automatyce wojennej. A jak później nowy komp odstawimy... A często, oczywiście będę kontynuował serię. Zagrajmy w stare te serie jakieś gry. Ale sobie na razie sobie rozegramy tam. Tutaj. Jedziemy cię! Dobra.
Dobra. Op, zniszczony. Damage'u widzicie w ogóle prawie nie mam. Ta gra jak na tamte czasy rozrywała dupę. Ale poziom trudności teraz jak widzicie jest bardzo prosty. Ale może dlatego, że przegrałem dużo w tą grę. Beczko! Nie, nie udaje mi się. Kiedyś mi się udawała. Dobra. No ej. Później, ale się nie mylę, będziemy w działku, będziemy w jakiejś artylerii. W bitwie Angie też było dużo takich motywów. Co on robi? O, dobra. Dobrze. Padałem jak muchy, może nawet przeniosę, nie wiem czy da się, ale jak będzie tu na trudniejszy poziom, to chyba tak zrobię, ale nie jestem pewien, bo nie chcę rozwolamić, bo jak widziałem na te statystyki, to nam wszystko mieli na maksa, miałem prawie na zero. Teraz szybko tego zaraz dorwiemy. Ten ucieka, nie, nie ucieka, głupek. Dobra. Ty co, koniec? Dobra. Samobójczy. I uwaga. I teraz nie wiem czy... Escape. Aha, dobra. Ty, wygrałem, juhu, wygrałem, juhu. Rozwalałem swój samolot, dobra. Zagramy sobie Wild Hatem. A dobra, żeby wam przedstawić wszystkie rodzaje, zagram teraz sobie Buffalo. A zapomniałem zapisać grę, ale dobra, nie, niepotrzebny jest zapis, gra jest prosta. Jedziemy. Teraz pytanie, czy jestem w działku? Nie, nie jestem w działku, chyba. No, nie jestem. No w sumie, po co miałbym wybierać ten samolot, jakbym był w działku? Kurde, Kacper, nie myślisz. Dobra. Jedziemy. Musimy ich ochraniać. Jak widzicie, tych bombowców jest sporo, ale zrzucą bombę i uciekamy. Dobra. Później też będzie motyw lądowania. Latająca forteca, latająca forteca, same latające fortecy? Nie, tu jest jeszcze Buffalo. Ale mam tylko ochraniać tych chyba, nie? Czy tych też? Nie, nie jestem pewien. Dobra, będę ochraniał wszystkich. Nie, tych nie muszę. Dobra. Jedziemy! Wow! Dobra, poszedł. Nie wiem, źle nagrywam, bo stopera nie ustawiłem. Wow. Dobra, idziemy teraz go. Co to strzela tam? O, ja miałem ich na gonie, dobra. Idziemy. Jedziemy. Dobra. Wow. Ła, wow, zostaje trochę damage'a, jak widzicie, ten wskaźnik z damage'em w ogóle się nie... Podwieszę do tego... Łatwa jest ta gierka, nie oszukujmy się. Ale przyjemna do grania. Jedziemy... Nie wiem, co jeszcze będziemy na tym kanale, nie? Może jakieś stare Call of Duty, oczywiście skończymy Brothers in Arms. Jak ten... A no tak, bo ja mam te... Jak czym się zmieniało? Ale no. To jest ten wskaźnik. Zbombardujemy zaraz trochę lotniskowców. Nie trafię ich. Nie wiem, jakieś na pewno Call of Duty, jakaś może strategia. Coś zobaczymy, będziemy wstawiać. Na siłę, nie na siłę, luzackie te odcinki. Ja muszę was osłaniać, te. Nie obchodzi mnie to. Dobra, dostał. Nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłem. Trafiłem?
Nie trafiłem, gówno. Aga. Chyba trafiłem. Nie jestem pewien. I trafię. Jej. Zniszczyłem. Tych teraz też rozwalę. Dobra, nie mam bomb. Ja mam rakiety. O, woda. Dobra. Ja mam to. Wycofać się. Aha, dobra. Musimy się wycofać. Na oznaczone pozycje, dlatego... Wow, dosyć dużo tu jest. Dobra. Wow, ile tu jest? No to już panowie. Kurczę, przegrzała mi się działko. Dobra. O, ja pamięci dostałem ostro po dupstuku. Nie wiem, ile już nagrywam, ale jako, że to jest pierwszy odcinek, zrobimy sobie w sumie jeszcze jedną misję i wtedy skończę nagrywanie. Trzy misje wystarczą. Dobra, przegrzało mi się działko. O. Lecimy, kurde. O, zestrzelili nam bombowca. Nie. O, patrzcie to. To też śmieszne, bo w tej grze, że tak można robić. A w sumie chyba tak nie można robić w prawdziwym życiu. Na pewno tak nie można robić. Przeciążenia i tak dalej. Ale ja się przecież na tym nie znam. Tylko wypowiadać się raczej nie mogę. Dobra, dostaję. Dostaję. Dobra. Kurczę, wszyscy strzelają do tych moich bombowców. Kurde, nie obchodzi mnie to, ty. Ja mam tutaj cały tych zików, wow. Co, już koniec misji? Nie. Ty, tylko ja chcę ich tam trafiać, tak? Wow. Dobra, strzelamy, strzelamy sobie. Wow. Dobra. Rozwal gnoja, dobra. Dobrze, poszedł. Jeden za drugim. Widzicie, jak pięknie nam idzie tutaj. Zaraz zrobimy sobie beczkę i tak szczelimy tutaj. Sobie. No, strzelaj, gnoju. Dobra. I poszedł. No i tak to idzie. Akurat teraz są bardzo proste misje. Później będzie trudniej, jak my będziemy bombowcami. I... Nas będą chcieli, a dobra, w sumie jak już tam lecę, to i nas będą chcieli zestrzelić, a nie będziemy musieli osłaniać kogoś. Czyli jednocześnie będziemy musieli jednocześnie bombardować obiekty wroga, a i skupić się na obronie naszego własnego bombowca. I zrzucić bomby i spierniczać stąd jak najszybciej, dobra. Będziemy strzel... Wow, ej, czemu ja się nie rozpisz... Dobra, to było trochę dziwne. Nawet damage'a mi nie zaliczyło, chyba. Jak widzicie, gra pełna jest lagów i ten... No ale to jest gra z 6 lat, no co można o niej wymagać. Ale można śmiało powiedzieć, że to był jakby taki prekursor teraz War Thundera, tak? To chciałem powiedzieć, War Thunder. Nie było, teraz jest War Thunder, a kiedyś było to. Stąd się pomysł dał. W sumie zawsze wtedy zrobiłem, że nie mogę sobie pograć na multiplayerze w taką gierkę. Bo zwyczajnie nie było, ale takiego, tam widziałem, była gra chyba sieciowa, ale dobrze nie ten. Ale taka właśnie internetówka. Z pieniędzmi, z ulepszaniem, właśnie takie coś, XP. O, ty szkoda, za długo nie pożyjesz, za dużo jest ostrzału. Przeżył, ty. Dobra. Wracę do naszych bombowców, juhu, i ostatni lot. Dobra, zaraz wrócę. Tylko muszę... Ryzykowny lot odwala mnie zaraz. Juhu, zobaczymy, czy można się o ten. Beczka!
Uwaga, ryzykowny lot. Mogę? Jej! Juhu, wygraliśmy drugą misję. O, i teraz chyba jesteśmy w działku. Jej! Dobra, zapiszemy sobie gierkę. Tak. Ostatnia misja. I kończymy dzisiaj. Przepraszam. Nie wiem, ile on trwa. O, działko. Lecimy, panowie, lecimy. Lecimy. Tak, właśnie o tym mówiłem. Bardzo fajny motyw. Jak na tamte czasy, naprawdę zajebiście się w to grało, powiem krótko. Ten cały feeling. I wszystko, dlatego wam pokazuję tę grę. Ten skybox, te gwiazdy, te chmury, te rysy na końcach tej szyby. No to chyba nie są rysy, tylko zamarznięta jest szyba, bo jak wszyscy wiedzą, ci co lecieli samolotem, to szyba zamarza przy jakimś tym. I ta wchodząca, lewy, dolny róg działka wchodzącego w metal od, nie wiem, od chodnika. O, bandyci, dobra. Przyjemna gierka, strasznie. Tak se patrzę, a se nagram. Dobra. Więc jak lubicie gry wojenne, to wbijcie do mnie. I stare gry też możecie. Wszystko tam będzie, to co lubicie. Dobrze. Dobra, dostajemy trochę. Wow, dużo już tu jest. Dla wszystkich starczy, panowie. Nie pchać się. Jak widzicie, ten licznik damage'a teraz bardziej podskakuje. Bo dostajemy trochę wszystko. Gdzie jest nasze wsparcie, goddammit? Strzeloć. No cię. Najgorsze jest to, że ja tu sam mogę sobie strzelać. O, dobra. Tu. Ty, strzelam bez... Tumik mam. Dobra. Jak widzicie, już dużo będę, ale no co. Gierka jest stara, nie można od niej dużo wymagać. Lecimy sobie, też rozegramy, jak już się mówiłem, bitwę o Anglię. Parę innych produkcji będziemy sobie grać, tak to będzie leciało. Dobra. Gdzie ty widzisz? Ale dużo ich tu jest. Fuck. Kurde, przeżył. Koniec. Ej no, za dużo trochę ich tu jest, ty. Daj wsparcie jakieś, a nie, że gadasz ciągle. Co mi się podoba w takich typu misjach, mamy nieskończoność amunicji z nieprzegrzewanym działkiem. Możemy strzelać tymi nabojami jak popadnie, a nasi przeciwnicy nawet nie mają szans z nami wygrać. Dobra. O, dużo, 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 strasznie dużo ich tu jest. Strzelamy, damage już, znaczy no niedługo, 1/4. A nawet dobrze, jak na taki ostrzał. Dobra, dostał. 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 Szkoda, że ma licznika z killami. Nie wiem, czy istnieją jakieś mody do tej gry? O, dobrze, zrzucamy bomby, uciekamy. A tylko wchodzą mi na celownik. A to chyba ja. O! Lecimy! Dobra, nic nie zrobię, dlatego... No kurde! Dajcie zabić! O, bomby zrzucone!
Będziemy trochę dostawać teraz. Dobra. Jej! Idziemy! Chyba już co nas odwalili. Ara, nie musimy tamten. Ale to chyba nie koniec misji, bo jeszcze trzeba... O, wracamy do bazy. Jestem pewien. Tak, to nie koniec misji. Juhu! Więcej gameplaya! To jest w sumie nasza druga seria. Tak, druga seria, bo Project Zomboid, jak już mówiłem, będzie na tym nowszym kompie. Brothers in Arms sobie skończymy, ale na razie nie, bo po prostu za dużo tej gry na razie. Na razie mam przerwę. Na razie będziemy sobie kontynuować tą klasykę. Pozwól się. Ja pierniczę, ej! Skąd ich tyle tutaj? Ścigają, wiem, widzę. Ale się tak pojawili z dupci. A dobra, niech będzie, a jestem samemu. Ty, nie gadaj, że jestem samemu. Nie, tam są chyba nasi. To, ale z bombowców jestem sam? Nie pierdziel, tam jest... Jeden? Wszyscy. Ale to mnie nie obchodzi, bo że ja żyję. Mam osłania swój bombowiec, a nie resztę bombowców. What the fuck? Strzały świstają mi koło głowy. Nie wiem, co się dzieje. Tutaj akcja. Strzelamy. Wow, trochę ich tu dużo jest. Zaraz już mam połowę tego, damage'a. Ej, wsparcie, Houston, Houston. Nie wiem, do kogo strzelać, za dużo ich tu jest. Ra, agar. Ty, za dużo ich tu jest. Wszystkich mam na ogonie. Mayday. Wsparcie. Mayday, 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 zgłoś się, Houston, ty. Dajcie nam jakieś wsparcie albo coś naprawczego, zaraz nas tu rozwalą. Ty, jak nas... Nie, to jest lekka przesada. What the fuck, jak mrówków ich tu jest. Nie przeżyję tego, ale będę walczył do końca. Za ojczyznę. Japońcy. Wróćcie do kraju Tom, ryż uprawiać, a nie tutaj walczycie z nami. Co z tego, że zrzuciliśmy na was bombę atomową? Szybko się odnowi. Kurde, zaraz już po nas. Nie, naprawdę. A samolciku wytrzyma jeszcze troszkę. Dobra. Przeżyliśmy to. O ja pierniczę. O, to była akcja. Jo, już myślałem, że zginiemy. Ale jak mówi stare przykazanie. Kurczę, myślałem, że zdążę rozwalić. No, w każdym razie. Po trzech misjach zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Będzie więcej odcinków się ukazywało z Combat Wings. Później wybierzemy sobie jeszcze jakąś inną, starą, klasyczną, starą grę. Dajem dwa razy starą, powtórzyłem. Dokończymy Brothers in Arms. Jakieś koopy z kuzynem jeszcze na WOTA się na pewno ukażą. Ale jak już mówiłem wcześniej, będzie czas, nagrywamy. Nie ma czasu, nie nagrywamy, proste. Za dużo tych widzów na razie nie mam, na pewno nikt mnie nie ogląda tak. O, na pewno będzie dzisiaj odcinek z Conspera. Na pewno tak nie jest. Ale zaczyna się od zera, dlatego zapraszam, jeśli kogo mam zapraszać, ale zapraszam wszystkich do kolejnego odcinka. Siemano szeregowcy i szeregowi.